Fundacji Praw Człowieka w imieniu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce i programu Prawa Człowieka a rozliczenia z przeszłością. Witam wszystkich gości, przede wszystkim naszych panelistów, którzy byli zaproszeni poświęcić nam swój czas i właśnie podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą w sprawie właśnie wolności słowa, a wolności historii. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć od przedstawienia panelistów. Moim lepiej też proszę pani Karolina Bortnowska, etyk, publicystka, członek Komitetu Helsińskiego i przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pan profesor Antoni Dudek, politolog, historyk Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i doradca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie pan profesor Andrzej Fischer, historyk Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Kolegium Civitas i były członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie pan dr Ireneusz Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, co wydaje mi się relevantne akurat w przypadku dzisiejszej konferencji pełnomocnik skarżących w skargach złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Rosji w sprawie zbrodni katyńskiej. I po lewej stronie stoi pan Wojciech Mazowiecki, dziennikarz z wykształcenia historyk. Proszę Państwa, zanim oddam głos naszym panelistom, może kilka słów wstępu. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone zagadnieniu ludziom doniosłym w polskim, no i nie tylko polskim życiu politycznym, naukowym, prawnym, społecznym, jak i trudnym, jeżeli chodzi o osiągnięcie jednoznacznych wniosków i relacji. Pytanie, które często stawiamy na publikacje na temat historii, ale też historii, szczególnie historii najnowszej, czyli czy powołując się na pamięć historyczną, naprawdę historyczną, autor korzysta z bezgranicznej swobody wypowiedzi, a jeżeli nie, to gdzie leżą granice tej wolności wypowiedzi? W jakim stopniu historyk lub dziennikarz musi uwzględniać w swojej pracy także prawo do poszanowania życia rodzinnego osoby, której materiał historyczny dotyczy, potomków takiej osoby? W jakim stopniu dziennikarz lub historyk musi respektować inne dobra podlegające ochronie? Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu dzięki doświadczeniom i refleksjom naszych panelistów i gości będziemy wszyscy bliżej odpowiedzi na takie pytania, jak chociażby jaki jest zakres wypowiedzi chronionej w pracy historyka lub dziennikarza poruszającego właśnie materię historyczną. Czy są granice wolności wypowiedzi co do interpretacji wydarzeń z przeszłości? Tu można przytoczyć przykład Davida Irvinga lub innych negacjonistów sporu wokół zbrodni katyńskiej, czy też wedle nomenklatury władz rosyjskiej, którą dzisiaj zasłyszałem, jadąc właśnie do Fundacji Helsińskiej, wokół zdarzeń katyńskich. Czy granice wolności wypowiedzi są inne, gdy dotyczą osób jeszcze żyjących? Przytoczę się na przykład ostatniego kontrowersyjnego filmu dotyczącego Wojciecha Jaruzelskiego, publikacji pana Pawła Cysaka dotyczącej Lecha Wałęsy, książki o Ryszardzie Kapuścińskim. Czy wolność słowa podlega innym ograniczeniom, gdy mówimy o historii dawnej, a innym, gdy mówimy o historii najnowszej? Czy granice wolności wypowiedzi są inne w przypadku, gdy opracowanie historyczne sporządzane jest przez władze publiczne, a inne, gdy sporządzane jest przez historyka działającego prywatnie? Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o wątpliwościach, jakie
wzbudziła publikacja autorów z Instytutu Pamięci Narodowej dotycząca rzekomej współpracy Lecha Wałęsy ze służbami bezpieczeństwa. Dalsze pytania. Pytań dotyczących pamięci historycznej i jej zazębiania się, czy przeciwstawiania jej właściwie wolności wypowiedzi jest co innego. Ale jeszcze jedno ważne pytanie, które chciałbym, żeby w dniu dzisiejszym zostało poruszone. Czy granice wolności wypowiedzi są wyznaczone wyłącznie post factum wyrokami sądów karnych, wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy są inne instrumenty prawne, społeczne, etyczne, kontroli nad granicami tej wolności właśnie w materii historycznej. Zagadnienia te są, jak sądzę, o tyleż ważne w Polsce. Polska znajduje się w szczególnej sytuacji historycznej związanej z transformacją ustrojową. Najnowsza historia jest w dużej mierze dopiero odkrywana, między innymi dzięki zasobom archiwalnym pamięci narodowej, tak naprawdę służb bezpieczeństwa państwa komunistycznego. I w związku z tym bardzo często ta materia historyczna dotyka zagadnień bardzo żywych i istotnych z punktu widzenia relacji, obecnych relacji społecznych i politycznych. Proszę Państwa, licząc na to, że dzisiejsza konferencja stanowić będzie co najmniej przyczynę do dalszych refleksji na temat granic wolności słowa w związku z publikacjami historycznymi, proponuję przejść już do uwag naszych panelistów, ale najpierw kilka słów stricte organizacyjnych. Będę prosił panelistów o przestrzeganie tego narzuconego nam ograniczenia wolności wypowiedzi w postaci limitu czasowego. Prosił każdego z Państwa o zajęcie stanowisko, wyrażenie, przedstawienie uwag nie dłuższych niż 10 minut, a po wypowiedziach wstępnych panelistów będę prosił Państwa, będę prosił gości o przedstawienie swoich pytań przede wszystkim, ewentualnie uwag. Będę prosił, by wszyscy przedstawili w jednym momencie te uwagi i myślę, że paneliści się następnie do wszystkich uwag, pytań ustosunkują, a na koniec będę prosił o każdy z panelistów o zajęcie stanowiska jakiegoś końcowego, o jakieś konkluzje, może konstruktywne. Myślę, że może 2-3 minuty na sam koniec. I dzięki temu powinniśmy się wyrobić do 20. Wiemy, że jest już później, tak też Państwo będą zmęczeni. Poproszę na to w pierwszej kolejności o zabranie głosu panią Janinę Borbiowską, która, jak rozumiem, przedstawi swoje uwagi z punktu widzenia etyka i publicystyki.